Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Insightach, czyli krótkich, spontanicznie nagrywanych i zawsze merytorycznych wglądach i przemyśleniach z miejsc, w których aktualnie się znajduję. Jestem teraz w Las Vegas, w kasynach, odwiedzając je i obserwując wyjątkowe zdobycze nowoczesnego marketingu i brandingu. Oto Las Vegas, moi drodzy, obok Google'a jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w Stanach Zjednoczonych. Wszystko, co się dzieje w Las Vegas, zostaje w Las Vegas, jak mówi hasło, które ściągnęło tutaj w 2014 roku 40 milionów turystów. Biorąc pod uwagę, że mieszka tutaj niecałe 2 miliony mieszkańców, jest to wyjątkowo niebagatelny sukces. Niektórzy uważają to miasto za plastikowe, inni za sztuczne, inni za miasto grzechu. Tak czy inaczej, faktem pozostaje to, że mają do perfekcji opanowany branding, co sprowadza mnie do zadania Wam fundamentalnego w tym insajcie pytania. Jakim brandem jesteś? Mamy 3 sekundy na to, żeby zrobić dobre pierwsze wrażenie. Ludzie w tym czasie uznają, czy jesteś sympatyczny i kompetentny. Jeżeli stracisz jedno z nich, to albo nie zbudujesz z nimi relacji, albo nie uznają, że jesteś jakiegoś rodzaju ekspertem, któremu chociażby warto zaufać, jeśli chodzi o kwestie biznesowe. Każdy z nas, chodząc po ulicy, nie tylko w sytuacjach biznesowych, jest jakiegoś rodzaju kategorią. Ludzie patrzą na ciebie i pochodzą z założenia, czy jesteś mądry, czy jesteś głupi, czy jesteś fajny, niefajny. Do czego się nadajesz? Do bycia kumplem, do bycia towarzyszem na jednonocną eskapadę, czy też do tego, żeby stać się później przyjacielem albo kimś w relacji, z kim warto zainwestować. Dlatego zadaj sobie fundamentalne pytanie, co ludzie sądzą na twój temat i koniecznie bądź w stanie opisać siebie w 3 prostych zdaniach, które będą od tej pory wyznacznikiem, za pomocą którego będziesz robił pierwsze dobre wrażenie. Pamiętaj, jeżeli ktoś ma marketing, a nie ma umiejętności, to sprzeda tylko jeden raz, bo po prostu sprzedając kota w worku oszuka kogoś ładnym opakowaniem. Jeżeli ktoś ma natomiast umiejętność, a nie ma marketingu, to nie sprzeda ani razu, dlatego że nikomu nie pokaże, jakiego rodzaju piękne wnętrze ma. Jedno i drugie jest istotne, a dzisiejszy insight to, jakim brandem jestem. Dzielcie się tutaj koniecznie swoimi komentarzami i zobaczmy, co razem odkryjemy. Pozdrawiam serdecznie z Las Vegas. Cześć!